przyszła paczka z Nexta z ubrankami dla Zosi, także zaraz Wam pokażę. Fajnie trafiło, że dzisiaj w jej urodziny przyszła ta paczka. Na pewno Zosia się ucieszy, bo ona lubi ciuchy, także zaraz odpakowuję i teraz jeszcze na spokojnie, póki jest cisza i spokój w domu, to Wam nagram te ubranka. Także będzie zaraz haul z Nexta na lato. Jest i paczka z Nexta, także otwieramy, otwieramy! Trochę tego jest, jakieś rulony, kwadraciki, wszystko w foliach. Także ja to teraz powyciągam z tych folii, żeby tu nie szeleścić i zaraz będziemy dokładnie wszystko oglądać. Jak letni haul, to zaczynamy od czegoś całkowicie letniego, czyli kostium kąpielowy. Ja lubię takie właśnie, które mają materiał z filtrem. I co prawda my może za dużo na słońcu nie siedzimy, ale zawsze gdyby nas naszło, to jesteśmy bezpieczni. Tutaj jeszcze jakiś znaczek, że można połączyć z czapeczką, ale ja nie zamawiałam żadnej czapeczki. Mamy tego typu kostium i chodzimy w nim cały czas na basen w ciągu roku i świetnie nam się sprawdza. Łatwo nam się zakłada, fajny jest ten zameczek, w trakcie pływania nic nie spada. I muszę powiedzieć, że taki kostium nam się dużo lepiej sprawdza na basenie niż majteczki i bluzeczka, bo takie coś jeszcze mieliśmy na lato i jak Zosia weszła mi do wody, to te majtki prawie odpłynęły, bo ma chudy tyłek, więc zdecydowanie wolę coś takiego. No a tu jest rękawek, nogawka, więc jakby miała iść na słońce, to też może. A zamówiłam po prostu większe, dlatego że te, co mamy, są takie bardzo na styk i bardzo opięte, więc wzięłam większy rozmiar. Zaraz zobaczę, czy tu w ogóle gdzieś jest napisane, jaki to jest rozmiar. Chyba nie, ale ja starałam się brać wszystko takie na 3-4 lata. Tak, tutaj chyba jest rozmiar. Jest to na 104. Ja już tak brałam 104, 110 i właśnie na 4... Na 4,5, nie na 3,4, żeby nie było 98, tylko już właśnie rozmiar 104, 110. Teraz będą sukieneczki. Zamówiłam 3 sukieneczki i właśnie chciałam, żeby były ciut większe, dlatego że nam się czasem kurczą w praniu bawełniane rzeczy i jak w C&A kupiłam Zosię sukienki, które były na styk, to po praniu one się zrobiły takie bardzo przykrótkie, więc tutaj, czy tu jest jakiś rozmiar? Tu wybrałam na 4-5 lat, bo bałam się, że mniejsze będą za małe, o widzicie, i tutaj jest też na 110, bo tam była chyba taka jakaś rozmiarówka z przedziałami i bałam się, że mniejszy to był chyba 98 na 104 i to mogłoby być za małe, dlatego brałam coś takiego. Zresztą w innych sklepach też już bierzemy takie rozmiary, także taka oto sukieneczka. Może będzie trochę za długa, ale zobaczymy jeszcze właśnie, ile się skurczy w praniu. Tutaj następna sukienka, bo sukienki zamówiłam 3 i ta ma ten sam rozmiar, a wygląda na mniejszą i ta wydaje mi się, że będzie idealnie na styk. Tutaj mamy co? Rozmiar też 110, 4, 5 lat. Bawełnka jest bardzo milutka, bardzo mięciutka, a mnie w tych sukienkach najbardziej podobają się te góry, czyli że mają krótki rękawek, nie za duży dekolt, wkładany przez głowę, nie żaden na ramionczkach. Nie podoba mi się to, co widzę stacjonarnie w sklepie, że właśnie albo są bluzki bez rękawów, albo są bluzki, sukienki bez rękawów, albo w ogóle na ramionczkach. Uważam, że dla mojego dziecka to nie jest dobre, bo jak ma założyć na przykład plecaczek, to wolę, żeby miała ramiona zakryte, a jak ma iść na dwór i będzie słońce, to tym bardziej wolę, żeby miała ramiona zakryte. Trochę mam tutaj przekłamane w aparacie kolory, bo jakoś tak bardzo ponuro dzisiaj jest na dworze i wszystko mi robi trochę bardziej szare. Te kolory są tak na żywo, trochę bardziej delikatne, takie bardziej rozmyte, nie są takie ostre. Także bardzo, bardzo ładna sukieneczka. Sama bym chciała jakąś bluzkę dla siebie w tym kolorze, w tym wzorze. I mamy trzecią sukienkę, to jest chyba dokładnie ten sam model. On był w kilku kolorach, ja po prostu nie umiałam się zdecydować, więc wzięłam kilka. Kwiatowa, delikatna, różana, bardzo dziewczęca. Mnie się ten wzór strasznie podoba. No i znowu tutaj mamy rękawek i rozmiar również wybrałam na 4-5 latek. Także no, bawełenka jest po prostu przemilusia, przemięciutka. Tak samo jak te rzeczy dla noworodków były, tak samo tutaj. No naprawdę to jest po prostu miodzio to dotykać. Także bardzo, bardzo fajne jakościowo są te rzeczy. No i z naszego doświadczenia wytrzymują naprawdę chyba najlepiej.
I tutaj już nie sukienki, tylko bluzeczki i spodenki. I ogólnie mamy jeszcze bluzeczki i spodenki, takie kompleciki z zeszłego roku, bo ja w zeszłym roku kupiłam je z takim zapasem i one w tym roku są dobre na Zosie, ale boję się, że jeżeli są dobre teraz, to w sierpniu już może być różnie, więc chciałam mieć coś na zapas. No i gdyby się okazało, że jednak są przyciasne, to też żeby coś było. Zastanawiałam się, co wybrać. Miałam kilka rzeczy w koszyku pododawanych, ale ostatecznie wzięłam tylko po jednym takim secie, bo to są cztery paki. Osobno kupujemy cztery bluzki i osobno cztery pary spodenek, no ale jak widzicie, można to połączyć, bo jest to ten sam kolor, czyli mamy zestaw. No i to też jest fajne, prawda, że kupujemy jeden czteropak i mamy garderobę z głowy, że ja nie muszę wybierać, zastanawiać się i tak dalej. Co prawda, mam dwa zastrzeżenia tutaj. Wolałabym, żeby te bluzeczki miały rękawki, a są właśnie bez rękawków, no ale mówi się trudno, może dziecko nie będzie miało jakichś poparzeń słonecznych. I te spodenki wolałabym może, żeby były takie, jak mieliśmy w zeszłym roku, czyli takie rozszerzane po prostu z falbaneczką na przykład, a nie leginsy. No ale dobra, takich jeszcze nie miała. Takie zestawy na pewno będą lepsze, nie wiem, na przykład na plac zabaw, na zjeżdżalnię, no bo w sukience, jak będzie miała same majtki pod spodem, to się ciężko zjeżdża na zjeżdżalnię, także takie galotki na plac zabaw czy do przedszkola, to myślę, że spoko. A ponieważ Zosia lubi sukienki, to podoba mi się, że w tych bluzeczkach tutaj jest taka falbanka na dole, że to będzie taka imitacja namiastka sukienki. Może wtedy łatwiej da się namówić do tego, żeby to założyć, dlatego że no, czasami są problemy, że musi być sukienka i spodnie nie przejdą. I jeśli chodzi o rozmiar, to tak samo, tutaj na 4-5 lat, jedno i drugie, tak, czyli na 110. I myślę, że to będzie tak na styk idealnie ten rozmiar dobry na Zosię. I jakie tu mamy kolory? Tak jak widzicie, na początku taki łososiowo-pomarańczowy w kropeczki. Tutaj mamy żółty w lody. No i dlaczego mi ten żółty pokazuje jak zielony? No strasznie mi dzisiaj te kolory tutaj szaleją. Nie wiem, co się dzieje, ale musicie mi to wybaczyć. Tutaj mamy zielony w paseczki, bardzo ładny. I na koniec, ten mi się chyba podoba najbardziej, taki wakacyjny print. Tutaj mamy balony, lody, owoce, jakieś zwierzątka. Także bardzo to fajnie wszystko wygląda. I patrzę, czy spodenki są identyczne. Tak, identyczne. W lodziki, w paseczki i w ten wakacyjny princik. Także zaraz to wszystko poleci do prania. Może jeszcze tylko poczekam, żeby Zosia po południu zobaczyła sobie to wszystko i będziemy prać i już jesteśmy gotowi na lato. Cześć kochani, witajcie. Mamy dzisiaj dzień dziecka i ja właśnie pędzę do przedszkola, ale jak widzicie, jadę sama, Zosi nie ma. Zosia już jest w przedszkolu. A ja pędzę, dlatego że dzisiaj z okazji Dnia Dziecka panie wymyśliły imprezę w przedszkolu taką, żeby rodziców też zaangażować. I początkowo plany były takie, ja wam we wrześniu po zebraniu o tym opowiadałam, że miał być teatrzyk, w którym grają rodzice dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, ale to nie wypaliło. Wydaje mi się, że się panie czasowo nie wyrobiły z imprezą i stanęło na tym, że będą jakieś obchody w stylu Akademii Pana Kleksa. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Natomiast rodzice, którzy są dyspozycyjni w godzinach od 10 do 11, czyli wtedy, kiedy wszyscy normalni ludzie są w pracy, zostali zaproszeni, poproszeni o to, żeby przyjść do przedszkola i przeczytać dzieciom wiersze. Wiersze Jana Brzechwy, mnie przypadła w udziale Kaczka Dziwaczka. Nawet starałam się dzisiaj jakoś tak dopasować, żeby mieć coś, jakiś czubek z kokardą na głowie. No i jadę właśnie teraz do przedszkola. Jeszcze śpieszę się, a tu się jakiś korek zrobił. Jeszcze wymyśliłam sobie, że no głupio mi tak w dzień dziecka do dzieciaków przyjść z pustymi rękami, więc chciałam dzieciom przywieźć cukierki. Ale prosiłam wczoraj Krzyśka, żeby mi kupił te cukierki, kupił za mało, więc muszę jeszcze jechać dokupić, bo tak na oko liczę, że dzieci w przedszkolu może być około 60, chociaż myślę, że nie wszyscy będą, może połowa być chora, ale no plus minus 3 grupy po 20 osób, natomiast ja mam cukierków 40, no i głupio mi będzie, jak zabraknie, w związku z tym jadę jeszcze teraz szybko do sklepu dokupić cukierków, jest w pół do 10, o 10 mam być w przedszkolu, mam stosunkowo blisko do przedszkola, ale jeszcze ta Biedronka po drodze. Zjadę dokupić cukierków, bo Krzysiek nie ogarnął ilości dzieci i ilości cukierków. No i jak
dokupię te cukierki, to jadę już do przedszkola, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bardzo jestem ciekawa. Byłam też ciekawa, jak Zosia na to zareaguje. Ja jej wcześniej nic o tym nie mówiłam. Napisałam mojej mamie, moja mama napisała, że jest ze mnie dumna. Bardzo mi miło. Natomiast dzisiaj rano powiedziałam Zosi, zresztą ja jeszcze wyjęłam w domu, mieliśmy książeczkę, kaczkę, dziwaczkę. Wyjęłam tą książeczkę i ona zapytała, co to, jak to, i zabrała tą książeczkę ze sobą w ogóle do przedszkola. No i jak jej powiedziałam, że mama przyjedzie do przedszkola i że będzie czytać wiersz, to Zosia się ucieszyła, byłam zaskoczona. Więc tata ją rano zawiózł. Miałam ja ją zawozić o 9:00, a potem się gdzieś przechaczyć na kawę, ale ponieważ Zofia wstała o godzinie 5:30, to zawiózł ją Krzysiek rano przed pracą. No i jak ją zawiózł, to ja teraz jadę na tą 10:00, nie muszę jeździć w kółko. A teraz jakiś pacan zestawia mi wyjazd. Szkoda słów. No, także jeszcze misja cukierki i misja wiersz. I myślę, że w przedszkolu nie będę nic nagrywać. Nie wiem, może jak panie zrobią jakieś zdjęcia, to może dostanę potem z tej imprezy jakieś zdjęcia. Natomiast i tak nie wiem, czy wrzucę, bo jak tam będzie, wiecie, dużo dzieci, to raczej nie. Ale opowiem wam później, co i jak, więc do zobaczenia po moim występie w przedszkolu. Ja już jestem w domu, w przedszkolu za występy dostałam czekoladę, którą pewnie zaraz zjem. Muszę powiedzieć, że wyszło bardzo sympatycznie, bardzo fajnie to było zorganizowane. Wszystkie dzieci zostały zaproszone do jednej sali, w której później po naszych występach z wierszami był dla nich przewidziany poczęstunek, taka imprezka. No i były nas 4 mamy, każda dostała przydzielone wiersze. Ja oprócz kaczki dziwaczki dostałam jeszcze psie smutki. Wiedziałam, że to się tak skończy, że będzie jeszcze jakiś gratis, więc dobrze, że wzięłam sobie okulary do czytania. Ale wierszyk oczywiście też znam, bo też czytałyśmy wcześniej z Zosią, no ale wiecie, to jest jednak stres. Patrzy na was tyle osób. Dzieci są takimi krytykami dosyć ostrymi, ale muszę powiedzieć, że bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Dzieci bardzo grzecznie słuchały, bardzo fajnie reagowały. Jak było coś śmiesznego w wierszach, to bardzo się śmiały w głos. Jak inna mama czytała wiersz na Wyspach Bergamotach, to po prostu co 2 linijki była salwa śmiechu. Także bardzo sympatycznie. Ja zawiozłam te cukierki, więc po naszych występach jeszcze zostały rozdane. Zosia dostała tą tytkę z cukierkami i pani poprosiła, żeby rozdała wszystkim dzieciom. A później dzieci właśnie zostały zaproszone na poczęstunek, a myśmy dostały nagrodę czekoladę. Pani jeszcze nas zapraszały tam na kawę, żeby zostać i tak dalej, ale mówimy, że już pójdziemy. Ja się bałam, że Zosia jak mnie zobaczy, to będzie chciała wracać ze mną do domu, ale na szczęście nie była tak trochę zajęta tymi cukierkami i tym, co się działo. A po poczęstunku dzieci mają obiecane wyjście na plac zabaw, więc tam już była w ogóle salwa hura, jak dzieciaki usłyszały, że potem idą na plac zabaw. Całość trwała około pół godziny. Ja tam byłam troszkę wcześniej, no ale w tym przedszkolu właśnie wyszłyśmy chyba o wpół, także tak zgrabnie. Tyle, co dzieci wytrzymają w skupieniu, żeby siedzieć spokojnie i posłuchać. Tym bardziej, że już pod koniec tego czytania wierszy tam 4 czy 5 osób wyszło do toalety, także to już był taki moment, kiedy należy kończyć. Także idealnie wszystko wymierzone, bardzo sympatycznie. I inne mamy, które były, bo było nas 4, śmiały się, że teraz to będziemy angażowane do kolejnych jakichś tutaj akademii wystąpień i innych atrakcji, ale całkiem sympatycznie, także cieszę się, że pojechałam, chociaż po minie Zosi nie umiem wywnioskować, czy była zadowolona, że ja tam byłam, czy nie, dlatego że cały czas była taka smutna, siedziała wprost mnie, w ogóle się nie śmiała, tak jak inne dzieci się śmiały, najpierw trochę odwracała głowę, tak jak była zawstydzona, potem na koniec się przytuliła. No i tak jakby była speszona, że nie może się rzucić i przytulać, no nie wiem, pogadamy o tym po południu. Teraz, tak jak mówię, była zaoferowana rozdawaniem tych cukierków, więc ja jej tylko pomachałam i wyszłam. Mam nadzieję, że nie będzie tam dramatu jakiegoś, że mama poszła, bo mama wróci. No, a ja teraz się zabieram za dalszy ciąg życia, pracy i wszystkiego, bo jest przed 11:00, także jeszcze mam chwilę do czasu, kiedy trzeba ją będzie odebrać, więc trzeba działać.
mamy dzisiaj sobotę. Zosię mamy dzisiaj z głowy, dlatego że babcia dzisiaj świętuje z Zosią Dzień Dziecka i postanowiły spędzić cały dzień razem. Wiem, że wybrały się do kina i do bawialni i na obiad, także dziewczyny świętują. No a my mamy dzisiaj dzień wolny. Zaczęliśmy od śniadania i właśnie wróciliśmy do domu, a już jest 15. Bardzo dobrze nam poszło, pojechaliśmy na śniadanie do Chorzowa, do Kaskady pod estakadą, gorąco polecamy. Później pojechaliśmy na szybką sesję zdjęciową, bo ja potrzebowałam kilka zdjęć plenerowych. W międzyczasie wpadliśmy do Silesii po kawę i miałam odebrać moją torebkę z Toasa z reklamacji, ale raz, że się wkurzyłam, dlatego że w Silesii było mega dużo ludzi i długo musiałam czekać, żeby zostać obsłużoną, pani była niemiła i tak dalej, ale co jest najgorsze w tym wszystkim? Że moja torebka z Toasa została naprawiona w jednym miejscu, a pozostałe cztery uszkodzenia nie zostały naprawione, więc teraz złożyłam reklamację do reklamacji. I nie wiem, jak to będzie rozpatrzone, dlatego że pani tak jakby przyjęła moje zgłoszenie i powiedziała, że mam czekać na telefon w poniedziałek, bo będzie odpowiedź, jak to będzie rozpatrzone, ile będę czekać i jak to wszystko dalej będzie wyglądało. Także generalnie jestem trochę rozczarowana, bo za dwa tygodnie wyjeżdżamy na urlop i liczyłam, że będę miała tą torebkę na wyjazd, a chyba nic z tego nie będzie. No ale przed chwilą, wracając do domu, rzutem na taśmę zahaczyliśmy o sklep z rowerami i kupiliśmy rowery. Nie mamy ich jeszcze fizycznie, bo panowie nam je muszą przygotować, naszykować i będą do odbioru w poniedziałek. Krzysiek chyba odbierze swój w poniedziałek, ja mam dyżur, więc chyba odbiorę mój we wtorek, no bo wcześniej się nie da. Natomiast już od przyszłego tygodnia możemy jeździć na rowerach. Zastanawialiśmy się nad rowerkiem dla młodej, ale na razie ona zostaje przy biegówce, którą ma. A my kupiliśmy dwa duże rowery i będzie tam też fotelik dla niej, więc będziemy mogli jeździć w trójkę na wycieczki rowerowe. Mamy też nadzieję, że jak ona zobaczy, że rodzice jeżdżą na rowerach, to zapragnie sama też jeździć na rowerze i że to ją bardziej zmotywuje do tego, żeby się uczyła jeździć. Przyszliśmy dzisiaj do zoo. Co prawda ja ślubowałam, że nie pójdziemy do zoo w niedzielę, bo jak widzicie, jest tu bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale wyczaiłam na stronie internetowej Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, że można kupić bilety przez internet. I bardzo gorąco Wam to polecam, dlatego że ominęliśmy teraz całą kolejkę do wejścia, bo kolejka stała do kasy, a my śmik, śmik bokiem pokazaliśmy panu bilety i już jesteśmy, prawda? Tak, dokładnie tak było. Nie mówiąc o tym, że wchodzimy bramą boczną, polecamy również to, bo nawet do kasy była tu kolejka mniejsza. Także polecamy kupowanie biletów przez internet. Nie trzeba ich drukować, można je mieć na telefonie, chociaż tam na stronie jest instrukcja, że lepiej wydrukować i tak dalej. Ale mnie pan zeskanował z telefonu teraz bez problemu i jesteśmy. Dla dzieci do 3 lat za złotówkę bilet. Zosia już jest powyżej 3 lat, więc płaciła 13 zł. My 26? Tak jakoś, dwa razy więcej. Także gorąco polecamy. Mało tego, muszę wam powiedzieć, że na stronie można te bilety kupić z opcją PayPal. Także to już jest w ogóle mega pomysł. A teraz nie gadam, tylko idziemy zwiedzać. Cześć, witajcie kochani. Ja właśnie wracam sobie z pracy. Jadę teraz przez Bielsko. I mamy dzisiaj wtorek. Jest ciepło, 18 stopni, ale tak pochmurno. Słońca dzisiaj nie ma. Także chwila odpoczynku od słoneczka. Mają być jakieś przelotne opady, zobaczymy. Mam nadzieję, że to trochę wytrzyma z tymi opadami, bo ja teraz po pracy, jak dojadę do domu, to wybieram się odebrać mój rower. W końcu wrzucałam wam na Insta info, że kupiliśmy rowery i to dość spontanicznie. To znaczy, spontaniczny był sam proces zakupu, ale nad tymi rowerami to już się zastanawialiśmy chwilę. Ja mam jakiś bardzo stary rower u mojej mamy, który był mi kupiony, jak miałam lat 8. Był wtedy na mnie za duży, bo to był już duży rower górski, taki dorosły, wtedy był za duży. No a teraz jakoś nie lubię na nim jeździć, niewygodnie mi się na nim jeździ. Jakieś niecałe 10 lat temu miałam taki zryw, żeby zacząć z powrotem na nim jeździć. Chciałam dojeżdżać do pracy, pojechałam na nim raz do pracy. No i od tego czasu znowu stoi nieużywany. No ale zapragnęliśmy jeździć rodzinnie na wycieczki rowerowe. Krzysiek stwierdził, że bardzo mu się podoba, jak właśnie całe rodziny jeżdżą, że dzieciaki można wsadzić do fotelika.
i takiego też zakupu dokonaliśmy. Trochę też z myślą o tym, żeby Zosię zachęcić do tematu rowerów, dlatego że Zosia ma teraz rowerek biegowy, natomiast nie bardzo chce na nim jeździć. To może być spowodowane dwiema rzeczami. Po pierwsze, dlatego że rowerek może być ciut za ciężki. To jest ten rowerek z Kindercrafta, który kupiliśmy rok temu na urodziny jej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że na przykład w parku jak jesteśmy, ona widzi inne dzieci na rowerkach, to by chciała, ale my tam jesteśmy bez roweru. Natomiast pod domem, jak wychodzimy z rowerkiem, to ona ostatnio przejechała się 3 metry, a potem stwierdziła, że woli rysować kredą po chodniku, a innym razem no, bardzo szybko chciała wracać i generalnie nasze wyjście na rower trwają tyle, co sikanie psa i to dosłownie, dlatego że zdarzało nam się wychodzić z sąsiadami, że sąsiad szedł z psem, pies robił siku, sąsiad wracał z psem i myśmy wracali z rowerem. To było takie 10-15 minutowe jeżdżenie, bardzo krótko, bardzo słabo. Jak gdzieś w internecie widziałam poradę, żeby dziecku narysować linię, taki slalom na chodniku, po to też wziąłam kredę. No ale Zosia po tym slalomie nie bardzo chciała jechać, za to bardziej ją interesowało rysowanie tą kredą, więc jak zobaczyła kredę, to było rysowanie kredą. No, także tak, lepiej sobie radzi na hulajnodze. Już ostatnio bardzo fajnie śmiga na stojąco, teraz jeszcze tylko musimy poćwiczyć hamowanie. Hamowanie i zakręty w sumie, bo Zosia jak chce skręcić, to się zatrzymuje, przestawia hulajnogę i jedzie dalej. Aczkolwiek ta jej wytrzymałość też jest na razie mała, bo też bardzo szybko mówi, że ją nogi bolą i po 10 minutach już nie chce jeździć, nawet mniej. No i wracając do początku. I mamy nadzieję, że jak Zosia zobaczy, że rodzice jeżdżą na rowerach, to też będzie chciała jeździć na rowerze. Taki mamy plan. Jak na razie Krzysiek wczoraj odebrał swój rower i on już odbierał go razem z Zosią i z tym fotelikiem dla niej, bo na jego rowerze jest fotelik dla Zosi. No więc musieli wrócić na tym rowerze do domu, przejechali jakieś 5 km i Zosi się bardzo podobało. Oczywiście Zosia jedzie w kasku. Cieszymy się, że się dała do tego wsadzić i nie bała się jechać, że jej się podobało, bo podobno różnie z tym bywa. Aczkolwiek my zrobiliśmy taką małą przygotówkę, nie wiem ile ona dała, ale pokazywaliśmy jej, że właśnie inne dzieci tak jeżdżą. Gdzieś tam na osiedlu, jak widzieliśmy, że ktoś ma taki rower z takim fotelikiem, to pokazywaliśmy, że o, zobacz tutaj, jaka dziewczynka w twoim wieku też tak będzie jechać i tak dalej. W parku tak samo, jak żeśmy widzieli takie rodzinki i mamy książkę Pucio na wakacjach i tam cała rodzinka Pucia też jedzie na rowerach i Pucio razem chyba z Bobo siedzą właśnie w takich fotelikach, więc to też jej pokazaliśmy, mówię, Zosia, zobacz, będziesz tak jak Pucio siedzieć i w ogóle, żeby się nie bała wejść do tego, bo to, wiecie, różna może być reakcja, jak jest coś nowego, jedne dzieci lubią nowości, nasza akurat lubi nowości, a ktoś może być bardziej sceptycznie nastawiony, no ale się udało, przyjechali do domu i młoda była zadowolona. Także jestem pełna nadziei. Oczywiście kupiliśmy dla siebie obowiązkowo też kaski. Po pierwsze dla bezpieczeństwa, między innymi tam chyba 4 vlogi temu opowiadałam wam, że jeden pan mi się przewrócił przed autem na rowerze i sobie rozciął głowę, więc na przykład, żeby uniknąć takiej sytuacji, ale głównie to dlatego, żeby dać przykład dziecku. Młoda ma kask, który zakłada i na hulajnogę, i na rower. W tym roku dokupiłam jej jeszcze ochraniacze na kolana i na łokcie i bardzo chętnie je zakłada. Co prawda trochę marudzi, że nie są ze Sky, z psiego patrolu, tylko są z myszką mini, no ale wybór był w sklepie taki, że albo myszka mini, albo Elza. No więc wzięłam te różowe. Ale ma komplet ochraniaczy, bardzo chcę go zakładać. Nawet jak potem rysowała tą kredą po chodniku, to też w ochraniaczach. Więc to jakby dziecko mamy pod tym względem spokojone, dla bezpieczeństwa to okej. Ale widziała już nasze kaski, bo rower odbieram dzisiaj, ale kask ze sklepu zabraliśmy wcześniej. I też jej się podobało, że o, mamo, tato, macie kaski, założycie kaski, wszyscy będziemy mieli kaski. Mama ma biały, tata ma czarny, Zosia ma różowy, także wszyscy mamy kaski. Także fajnie, no i zobaczymy, gdzie nam się uda na tych rowerach jeździć. Jak wrzuciłam zdjęcie ze sklepu, to dostałam pytania, czy kupiliśmy rowery elektryczne, bo na zdjęciu był taki z przodu wystawiony, ale nie, kupiliśmy zwykłe, klasyczne. Jeśli chodzi o modele,
Mogę wam powiedzieć jakie, ale nie wiem, czy polecam, no bo po pierwsze jeszcze nie jechałam na tym rowerze, a po drugie nasz zakup był dosyć szybki i zdaliśmy się w 100% na pana w sklepie. Tym bardziej, że to jest taki sklep, że pan powiedział, że ponad 20 lat go prowadzi i ja znam ten sklep, bo 10 lat temu tam te dętki kupowałam do starego roweru i w ogóle, także to jest taki sklep z historią. Nie kupiliśmy tego w markecie, tylko w takim sklepie rowerowym. No więc zdaliśmy się po prostu na pana, powiedzieliśmy, jakie są nasze umiejętności, że żadne, że oczekujemy, żeby rowery były lekkie. No i że nie chcielibyśmy się zrujnować finansowo jakoś bardzo, bardzo, więc pan nam nie wciskał rowerów po 7 tysięcy za sztukę, bo takie też są. I on w sklepie takie też miał, więc nie chciał nas, że tak powiem, skasować pod tym względem. Nasze rowery obydwa kosztowały chyba niecałe 3 tysiące, tak jakoś. Te ceny są trochę różne, dlatego że dobieraliśmy właśnie jeszcze ten fotelik, te kaski, blokady i było jakoś tak, że mój rower miał wszystko w zestawie, że miał błotniki, bagażnik, stopkę, dzwonek, wszystko w komplecie i za całość była cena chyba 2800, a Krzyśka rower był tak jakby goły, był tańszy, bo chyba wyjściowa cena była 2400, ale właśnie wszystko trzeba było dokupić, więc jak doliczyliśmy ten zestaw, to wyszło prawie na to samo. Jeżeli chodzi o modele, to Krzysiek, obydwa są z firmy Merida, o, i Krzysiek ma Merida Crossway 15, o ile dobrze pamiętam. Najwyżej wam napiszę jeszcze w opisie na dole i już wczoraj powiedział, że fajnie się na nim jechało, tylko miał dylemat, jak się zmienia przerzutki. A mój rower to jest Merida Freeway chyba 9200, biały. Krzysiek ma czarny, ja mam biały, Krzysiek ma męski, ja mam damski. Napiszę wam jeszcze w opisie na dole. Nie wiem, czy to są najlepsze rowery, czy najgorsze rowery, czy jakiekolwiek rowery. Mam nadzieję, że będą jeździć. Z danych technicznych wiem tylko, że mają hydrauliczne hamulce, co ponoć jest spoko. Nie znam się totalnie. No więc na pewno będzie to lepsze niż rower, który miałam do tej pory. Mam nadzieję, że się będzie jeździło na tym przyjemnie. Są to rowery crossowe, czyli nie górskie i nie miejskie. Mnie się strasznie podobają rowery miejskie, ale są bardzo ciężkie i to jest mój zarzut, a chciałam coś, co będzie lżejsze. My przed urodzeniem Zosi, no to będzie tak z 4 lata temu, próbowaliśmy skorzystać z rowerów takich, które można wypożyczyć na mieście, ten taki rower miejski. No i nasze doświadczenia z tym wypożyczeniem były bardzo złe. Tak złe, że zrobiliśmy to raz i nigdy więcej. Zarzut co do tych rowerów mój był taki, że one były okropnie ciężkie i się na tym strasznie źle jechało, ale w ogóle przeboje z wypożyczeniem mieliśmy takie, że znalezienie na jednej tak jakby stacji ładującej dwóch rowerów nadających się do użytku było awykonalne po prostu. Zaliczyliśmy chyba 3 albo 4 stacje i na jednej stały jakieś rowery, ale wszystkie były uszkodzone, że na przykład koło przebite albo tam kierownica skrzywiona albo coś. Coś było z nimi nie tak, że się nie dało na nich jechać. Na drugiej stacji podobnie. Na trzeciej stacji był na przykład zdatny do użytku tylko jeden rower, a myśmy chcieli wypożyczyć dwa. I na kolejnej stacji znowu był zdatny tylko jeden, więc myśmy gdzieś samochodem jeździli od stacji do stacji, co w ogóle było bez sensu, bo chcieliśmy spod domu sobie jechać. Ale na tych stacjach, które są najbliżej nas, po prostu nie było co wziąć. No i koniec końców żeśmy gdzieś wypożyczyli na jednej stacji jeden, na drugiej drugi. Próbowaliśmy się przejechać po parku w Chorzowie, ale po 15 minutach mieliśmy dość. Więc tak naprawdę chyba z tymi rowerami zmieściliśmy się w darmowej w pół godzinie. No i mieliśmy zasilone konto na 10 zł, żeby uruchomić konto i te 10 zł tam zostało, a tak de facto za to wypożyczenie myśmy wtedy nic nie zapłacili, bo zmieściliśmy się w tym darmowym czasie i tak szybko, znaczy dłużej szukaliśmy tych rowerów niż na nich jeździliśmy i stwierdziliśmy, że to jest bez sensu. Krzysiek teraz właśnie chciał na przykład wypożyczyć taki rower z fotelikiem dla dziecka, ale też byśmy pewnie pół dnia jeździli po tych stacjach i szukali roweru z fotelikiem, który by nie miał przebitych opon i się nadawał do użytku i w ogóle, więc to
to nie jest na nasze nerwy, strata czasu i w ogóle. Tak. Więc trzymajcie dzisiaj za mnie kciuki, żebym wróciła do domu na rowerze, tym bardziej, że będę mieć podgórkę, a ja nie lubię jeździć ani pod górkę, ani z górki. Miałam z górki wypadek, więc się boję. Zarywam twarzą po asfalcie, więc właściwie to nawet nie wiem, czy to był asfalt, czy żwirek. No w każdym razie twarzą po ziemi. Mam chyba nawet do dzisiaj bliznę na nosie. I to był właśnie pierwszy czy drugi dzień tego nowego roweru, tego poprzedniego, który był na mnie za duży i wyglądało to tak, że nie umiałam nacisnąć na hamulce, bo chodziły bardzo sztywno. Fotelik, znaczy to siadełko było za daleko, więc było zmieniane na inne, żeby było trochę bliżej, żebym ja mogła dosięgnąć do kierownicy. No, jakieś takie bardzo niefajne wspomnienia. Mam nadzieję, że uda mi się odczarować rower, bo muszę powiedzieć, że jeżdżenie na rowerze ogólnie jest całkiem spoko, o tyle, że jak byłam w Holandii na wymianie w gimnazjum, mając lat 16 chyba, to bardzo mi się podobało to holenderskie jeżdżenie na rowerach. Byłam w rodzinie, mieszkaliśmy, znaczy ja mieszkałam u holenderskiej rodziny przez tydzień i razem z nimi funkcjonowałam na rowerach, dlatego że tam dzieci jeżdżą do szkoły na rowerach, na zajęcia pozalekcyjne też rodzice ich nie wożą, tylko sami wszyscy jeżdżą na rowerach. Ta moja holenderka z wymiany na przykład grała w hokeja na trawie, więc po szkole wracałyśmy do domu, ona jadła, tak, obiad, odrabiała lekcje i wieczorem jechała na rowerze na hokeja, na trening. I po tym treningu też wracała na rowerze, także tam się całe życie toczy na rowerach. W ogóle my w Polsce to mamy takie przeświadczenie, że rower jednak to jest dla nas sport bardziej niż styl życia taki codzienny, więc w Polsce, nawet teraz właśnie jak kupiliśmy te rowery, to mój mąż mówi: o, ale ja nie mam odpowiednich spodni na rower, w czym ja będę jeździł na rowerze? I już myślenie o odpowiednim stroju na rower. A w Holandii bardzo zaskoczyło mnie to, że tam nie ma czegoś takiego jak odpowiedni strój na rower. Tam po prostu jeździ się we wszystkim na rowerze. Były dziewczyny w mini, dziewczyny w szpilkach, panowie w garniturach i w lakierkach do tych garniturów, z teczkami, z aktówkami. Po prostu każdy strój jest strojem na rower, bo rower jest tak jakby codziennością. Nie ma czegoś takiego, że jadą w dresie na rowerze i w pracy się przebierają. Absolutnie nie. Jasne, że te rowery są miejskie, tam jest płasko, temperatury tam też są inne, dlatego że tam zima jest cieplejsza, a lato jest chłodniejsze. Było śmiesznie, jak Holendrzy przyjechali do nas w czerwcu, do Polski, na taką rewizytę. Myśmy tam byli w marcu, oni byli u nas w czerwcu i jak przyjechali w czerwcu, wszyscy mieli długie jeansy i trampki i krótkie rękawki tylko, a u nas była fala upałów i było po, nie wiem, 35-38 stopni, a oni boroczki w tych długich jeansach i w trampkach, bo nikt nie miał sandałów i nikt nie miał krótkich spodenek, bo u nich była taka temperatura po 23 maksymalnie, a nie 38, także się bidulki gotowali. A jak myśmy tam byli w marcu, to było całkiem fajnie, bo właśnie też było jakoś 20-16, no tak dużo cieplej niż u nas. No i jeszcze wracając do tego stroju, że ja właśnie jadąc do Holandii też tak myślałam, że ojojoj, muszę mieć specjalny strój na rower, no bo w czym to na rower, że w jeansach nie będę jeździć, i kupiłam sobie spodnie od dresu, znaczy dres nowy na tą wymianę. Nie przemyślałam tylko jednego faktu, że wymiana trwała tydzień, a ja miałam spodnie dresowe jedne. To w ogóle jakoś logistycznie mi się nie złożyło. No i w ogóle ubłociła mnie pierwszego dnia, dlatego że pierwszego dnia to była... Myśmy jakoś tam przyjechali w weekend, nie wiem czy w sobotę, czy w niedzielę. Chyba w niedzielę nad ranem. I ten pierwszy dzień, tą niedzielę, spędzaliśmy cały czas z rodziną. To było takie trochę stresujące, że nie idziemy się spotkać do szkoły z naszymi polskimi znajomymi i nauczycielkami, tylko całą niedzielę mamy się integrować z tą holenderską rodziną sami, bo każdy mieszkał u swojej rodziny, więc ja byłam sama jedna w holenderskiej rodzinie. No, wiecie, dla mnie dzisiaj by to było stresujące, a to dopiero dla 15-latka, no ale wszyscy przeżyli, ale był stresik. A teraz jest to wspominać. No i właśnie moi Holendrzy wymyślili, że pojedziemy do lasu. Oczywiście ten ich las to wyglądał bardziej
jak nasz park, no ale nieważne. Ale były tam jakieś takie alejki bite i było jakieś błoto. No i oni mówili, ubierz się na sportowo, bo jedziemy do lasu. No więc ja założyłam te moje jedyne dresy, jakie miałam do jeżdżenia na rowerze. No i sobie tam w tym lesie ubłociłam, więc było zajebiście. I potem już po prostu jeździłam w normalnych spodniach i już jakoś tak po holendersku. Nie potrzebowałam spodni specjalnych na rower. Także takie mam wspomnienia i właśnie dużo bardziej mi się podoba taki holenderski luz, że można jeździć we wszystkim, a nie trzeba mieć specjalnych spodni na rower i specjalnych butów na rower i specjalnej bluzki na rower. Zobaczymy. Jakby co, to mam jedne spodenki, które się nadają na rower. Nie, a tak poważnie, to dzisiaj jest na tyle chłodna, że chyba po prostu pojadę w jakichś długich, może nie w jeansach. Pod górę będę jechać. No i jeszcze wracając do tych rowerów, że marzył mi się rower miejski, na przykład miętowy, różowy, jakieś takie, wiecie, ładne, kolorowe, śliczne, piękne, jeszcze z koszyczkiem wiklinowym z przodu i w ogóle ajwaj. Ale one po pierwsze są ciężkie, a po drugie czasem nie mają przerzutek. Nie wiem, może są takie z przerzutkami, ale takie, co ja widziałam, to nie mają przerzutek, a są na przykład drogie, bo są ładne i tyle. Więc stanęło na rowerze crossowym, który minimalnie przypomina miejski, nie jest rowerem górskim. No i mam nadzieję, że się będzie dobrze na nim jeździć. Połk. Tyle. A jeśli będzie źle jeździć, to pójdę do sklepu i powiem panu, co ja o tym myślę. Natomiast nie przemyśleliśmy jednej rzeczy, bo blokady mamy, kaski mamy, ale nie mamy żadnych toreb, sakiew i innych takich gadżetów, więc jeszcze czeka nas tak jakby doposażenie tych rowerów. Ja u mojej mamy na tym starym rowerze mam jedną sakwę, która właśnie była dokupiona te 10 lat temu, jak miałam pomysł z jeżdżeniem do pracy, więc muszę sobie ją przywieźć. Ona jest trochę mała, no ale cóż. Szukałam gdzieś w internecie takich sakiew właśnie jak mają Holendrzy, jak były w Holandii. Tam te sakwy były genialne, ale nie umiem czegoś takiego znaleźć w Polsce. Nie wiem, trzeba będzie jechać do Holandii na zakupy chyba, bo już wam mówię, o co chodzi. Ich sakwy zawsze były dwustronne na boki roweru i były miękkie, z takiego materiału jak plecak, nieprzemakalne, zapinane na takie klamry na klik, ale były miękkie i były bardzo pakowne, a te wszystkie sakwy, które ja w Polsce oglądam, często są albo małe, albo sztywne, więc też nie rozepchacie ich i nie napakujecie do środka jakoś bardzo dużo. A w tych holenderskich po prostu one, ponieważ były miękkie dosyć, nie były usztywniane, to można było je wypchać, a były na tyle duże, że na przykład te dzieci holenderskie do takiej jednej sakwy, czyli po jednej stronie, wrzucały cały tornister, duży tornister, więc te sakwy były naprawdę duże, bo na przykład ta sakwa, którą ja teraz mam u mamy, no to tam by się tornister nie zmieścił, nie. No można kilka rzeczy włożyć, może jakaś mniejsza damska torebka i jakaś kurtka, ale na przykład, nie wiem, koc piknikowy to już absolutnie nie wejdzie. Więc no ta sakwa jest taka dosyć mała i ona jest taka usztywniana, jest zakrąglona na dole, więc zabiera się to miejsce. Te holenderskie były takie duże, kwadratowe i były naprawdę takie duże i szerokie. I kurczę, nie wiem, nie widzę nigdzie czegoś takiego po prostu i bardzo mnie to martwi. Widzę różne ładne sakwy, podobają mi się jakieś sakwy w kwiatki, ale im ładniejsze, tym droższe. Z tańszych rzeczy widziałam jedną torbę w Duce, taką, którą można właśnie zapiąć jak sakwę, a potem można ją wziąć na ramię. I ona była dosyć tania, bo kosztowała 60 zł, ale nie jest jakoś super pakowna. Natomiast to takie profesjonalne, ładne, no to w ogóle cenowy obłęd, a potem się jeszcze okazuje, że żeby takie sakwy zawiesić, to jeszcze musicie mieć specjalny system mocowania, że to nie jest tak, że tylko kupię sakwę, tylko jeszcze specjalne zaczepy, uchwyty, jakieś to jest bardzo skomplikowane, także nie wiem, jeszcze coś chciałam tu ogarnąć. Więc, jeżeli jesteście bardziej obeznani w temacie rowerowym niż ja i macie na przykład do polecenia jakieś fajne sakwy, coś polecacie albo coś odradzacie, bo macie i wam się nie sprawdziło, to piszcie w komentarzach na dole, ja chętnie się dowiem i podszkolę, bo tak jak mówię, czekają nas jeszcze takie zakupy, także dajcie znać, czy macie coś do polecenia.
Dzisiaj mamy Boże Ciało, wybraliśmy się pierwszy raz na taką rodzinną wycieczkę rowerową. Poleżeliśmy sobie tutaj na trawce na pikniku jakieś dwie, może trzy godzinki. W słoneczku, w półcieniu, pod drzewkiem, bardzo przyjemnie. A jeśli chodzi o nasze rowery, to spisują się super. Jak widzicie, ja już w kasku czekam na Krzyśka i Zosię, by poszli do toalety. Rowery super, fotelik super, także bardzo nam się wszystko spisuje. Zaraz Wam pokażę, jak się dzisiaj zorganizowaliśmy. Jeśli chodzi o nasze rowery, to tak jak Wam wspominałam, są obydwa firmy Merida. Mój to jest Merida Freeway chyba 9200, a Krzyśka to jest Merida Crossway 15, o ile dobrze pamiętam. I jeśli chodzi o fotelik dla Zosi, to mamy fotelik Hamax i... O, tu jest nazwa. Nie wiem, jaki to jest dokładny model, ale jest to fotelik bez rozkładania. Jest dosyć bezpieczny, ma 5-punktowe pasy. On tutaj, o, tak się nazywa. Czy tu jest jakiś model napisany? Nie wiem, chyba nie ma. Może tu? Zobaczymy, bo oglądamy go dokładnie. W każdym razie są dosyć popularne te foteliki. Mają tutaj regulację podstopy. Jest na pałąku, bardzo fajnie się buja, dlatego tu Krzysiek nie ma bagażnika, bo on powiedział, że lepiej bez bagażnika. I jeśli chodzi o moment, mamy dużo różnych rzeczy, jeśli chodzi o pasy, Krzysiek tu przypiął rękawiczki, są 5-punktowe pasy, tutaj fajna wentylacja. I tego typu foteliki są też z taką korbką tutaj do położenia do spania, ale pan nam stupi powiedział, że to jest polecane dla dzieci do roku. Natomiast starsze dzieci i tak już nie śpią w foteliku, więc to jest bez sensu. O, tu 9200, widzicie? Freeway 9200 to jest mój rower. A ja jeszcze sobie muszę tu wyregulować kierownicę i podnieść. Siodełko jest dosyć wygodne. Także tak się to prezentuje. A jeśli chodzi o bagaże, to ja znalazłam moją starą sakwę. A tutaj mamy torbę z Twist Shake'a, piknikową, termiczną. Fajnie się to zmieściła. I koc piknikowy z Lamilu. Także tak się spakowaliśmy. Jeszcze mamy dosyć dużo miejsca do spakowania wszystkiego. Także bardzo zgrabnie i wygodnie. O, wracają. Zaraz jedziemy dalej. Tylko wiecie, w trakcie jazdy ciężko mi coś nagrać.